Cześć, tu Ania Jarosławska. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Sprzedaż Liczby Ludzie. Dzisiejszy temat to rozpoznanie sytuacji, gdy klient prosi o ofertę tylko dla tzw. podkładki. Czyli tak naprawdę nie jest zainteresowany naszą ofertą. Zacznijmy od tego, co wskazuje na to, że klient prosi o podkładkę. Jak zauważyć takie sygnały? No, i oczywiście w drugiej części opowiem Wam o tym, jak sobie z tym możecie poradzić. Na co zwrócić zatem uwagę na spotkaniu? Podczas kontaktu sprzedażowego, bo to nie zawsze może być spotkanie, może to być absolutnie rozmowa telefoniczna z klientem. Przede wszystkim brak zaangażowania. Klient nie jest zainteresowany szczegółami oferty, nie zadaje pytań, nie wchodzi w dyskusję. Czasem nawet ziewa, spieszy się, daje nam bardzo krótki czas na spotkanie, przerywa, na przykład co chwilę rozmowy, bo ktoś dzwoni. A kolejny taki sygnał mocny to zbyt szybko pyta o cenę. Klient pyta o cenę na wczesnym etapie rozmów, zanim zrozumie jeszcze wartość Twojego produktu, to na ogół oznacza, że koncentruje się on tylko na cenie i przez jej pryzmat będzie porównywał też później ofertę. Czyli Twoja oferta może być na podkładkę. Niejasne wymagania. Klient w ogóle nie precyzuje swoich oczekiwań, potrzeb, nie potrafi ci też opowiedzieć o swoim otoczeniu biznesowym, albo nie chce zwyczajnie ci opowi opowiadać wtedy, kiedy zadajesz pytania pogłębiające. Twierdzi, że nie ma żadnych problemów i jest zadowolony ze wszystkich rozwiązań, jakie posiada. Nie widzi też przestrzeni zatem na to żeby rozważyć wdrożenie kupno tego, z czym ty dzisiaj do niego przychodzisz. Oczywiście każda z przytoczonych sytuacji może mieć wiele odcieni szarości, nie muszą być one zupełnie stuprocentowym sygnałem na to, że klient prosi o ofertę na podkładkę, ale co do zasady, kiedy jedna z tych sytuacji występuje, warto mieć taką wzmożoną czujność. To teraz przypadek po przypadku zastanówmy się, co możemy zrobić i jak możemy zareagować, żeby albo sprawdzić, czy ta oferta jest na podkładkę, albo wręcz przekonać się, że jest inaczej i dalej prowadzić standardową relację z klientem. Przede wszystkim zadawaj pytania, pogłębiej. stosuj klaryfikację, podsumowanie, Staraj się dowiedzieć jak najwięcej o potrzebach i problemach klienta, aby po prostu lepiej zrozumieć kontekst jego i sytuację biznesową, ale też kontekst objawów braku zainteresowania, bo nie każde ziewanie oczywiście oznacza to, że klient nie chce twojej oferty. Może być też tak, że zwyczajnie się nie wyspał, bo jego dziecko ząbkowało albo kontrapołuczył cokolwiek. Ustal zawsze też, jakie kryteria są najważniejsze dla klienta przy wyborze dostawcy, co pomoże lepiej dostosować tą ofertę, którą później już po spotkaniu, ale też ewentualnie pomoże zweryfikować, czy takie kryteria w ogóle istnieją, czy może jest to właśnie tylko oferta na podkładkę. Możesz też zapytać wprost, zamiast zakładać, jak jest na przykład, czy to, co mówię, jest dla Pana na tyle interesujące, że rozważa Pan wdrożenie tego rozwiązania u siebie? Lub nawet trochę żartobliwie, jeśli oczywiście sytuacja na to pozwala. Na przykład, czy to działanie oznacza, że nie jest Pan zainteresowany tym, z czym przychodzę dzisiaj na spotkanie? Mm, oczywiście, jak zawsze, tego typu działania podejmujcie w kontekście tego, co akurat pasuje do Waszego typu spotkania, stylu prowadzenia rozmów, czy też osobowości Waszej, czy klienta. Kolejna rzecz, którą możesz robić, to na pewno edukacja klienta przedstaw unikatowe wartości swojego produktu, usługi, a tak, żeby klient mógł dostrzec te różnice w porównaniu do konkurencji. Dopytaj też, czy rozmawia z konkurencją, jeśli wyczuwasz, że to ma miejsce, i dopytaj o to, co w tej ofercie jest innego niż to, co klient już ma na stole. W ten sposób też zweryfikujesz, czy ta oferta, którą Ty przygotujesz, będzie typowa na podkładkę, czy rzeczywiście klient porównuje z tym, co obecnie dzisiaj posiada od konkurencji, bo zbieranie ofert to nie jest to samo, co oferta na podkładkę. To też należy sobie jasno rozgraniczyć. Przygotuj materiały edukacyjne, które też wyjaśnią klientowi te unikalne korzyści Twojego produktu. Jakiś case study, white papers, webinary, cokolwiek, co jesteś w stanie zaproponować klientowi jako alternatywę do tego, żeby on lepiej się rozeznał, wyedukował w Twoim rozwiązaniu. Bo to, że Ty wiesz, co to rozwiązanie fajnego robi dla klienta, to nie zawsze jest to też z wiedzą klienta na ten temat. Na spotkaniach z klientem skup się też na tym, żeby wyjaśnić, jak Twoje rozwiązanie może rozwiązać specyficzne problemy klienta, czyli te, które sobie zdiagnozujesz, i na koniec kontraktuj, monitoruj kolejne kroki. Ustal z klientem, co się wydarzy po spotkaniu, po wysłaniu oferty po stronie klienta i kiedy Ty możesz spodziewać się decyzji. Monitoruj te terminy, na które się umawiasz z klientem i stosuj follow-upy, czyli takie maile, telefony, sms przypominające o ustaleniach na zasadzie drogi kliencie, mówiliśmy o tym, że wróci Pan do mnie we wtorek, dzisiaj jest wtorek, a czy macie już Państwo decyzję. Nawiązuj do tych ustaleń, bo to może okazać się um, bardzo silne w przypominaniu klientowi w tym, w jaki sposób on będzie dalej reagował w tej relacji i czy rzeczywiście będzie pamiętał też te ustalenia, bo czasem wydarza się w organizacjach coś, co Zwykle nie powoduje, że dotrzymanie tych ustaleń jest nierealne, a ty już masz demon w sobie, że klient jest niezainteresowany ofertą i on, ona była na pewno na podkładkę. Więc, jakby, żeby tego uniknąć, najlepiej jest follow-upować, ale też kontraktować te kolejne kroki, żeby mieć do czego później przypominać się i nawiązywać z klientem w komunikacji po wysłanej ofercie. Może też okazać się tak, że jeśli zaczniesz konkretnie kontraktować kolejne kroki na tym spotkaniu, to klient się wycofa bo tak naprawdę nie jest zainteresowany Twoją ofertą albo potrzebuje jej właśnie tylko na podkładkę. Ta wiedza jest o tyle cenna, że pozwoli Ci uniknąć zmarnowania czasu na przygotowanie oferty, no i potem przypominania się klientowi. Możesz też używać CRM do śledzenia, które oferty przekształcają się w sprzedaż. Które są ignorowane, żeby też lepiej zrozumieć, które lidy, które typy klientów są z Twojej perspektywy bardziej wartościowe, lepiej konwertujące, czyli lepiej zamieniające się na sprzedaż. Regularnie analizuj dane dotyczące zaangażowania klientów w proces sprzedaży. No i oczywiście, jak już masz z tego wnioski, to dostosuj swoją strategię działania w oparciu o te informacje. Warto ustalać zasady z klientami, ale też z samym sobą przed wejściem na spotkanie, określić sobie warunki. Na przykład wprowadzenie zasady dotyczącej przygotowywania ofert, czyli wymagaj więcej informacji od klienta, zanim przygotujesz szczegółową ofertę. Nie wysyłaj ofert bez ustalonych kolejnych kroków, albo wtedy, kiedy klient deklaruje czas podjęcia decyzji powyżej y, dwóch miesięcy. Możesz też priorytetyzować y, z tego powodu lidy i skoncentrować się na tych, które wskazują wyższe zaangażowanie i potencjał konwersji, no a szczególnie jeśli masz do dopięcia miesiąc, kwartał albo coś w tym stylu. Mam nadzieję, że te porady pomogą robić mniej ofert na podkładkę, szybciej diagnozować faktyczne zainteresowanie klientów. Bardzo dziękuję za Twój czas poświęcony na wysłuchanie tego odcinka, a w kolejnych będę omawiać m.in. absurdalne wskaźniki sprzedaży, zaczynając od liczby wizyt. Mam nadzieję, do usłyszenia!